Cześć, witajcie! Z tej strony Glizdor.pl, witam was w kolejnym odcinku z symulatora pociągów w Minecrafcie. Znajdujemy się na mapie technicznej, bo ona była to, tutaj była 2-3 dni temu live z tej mapy technicznej i niektórzy już wiedzą swoje, ale ja tutaj pokażę. Nie mam tu dużo zbudowane, ale zbudujemy to, co już jest, tak żeby wam pokazać, jak to działa. Ten system zmieniania się automatyczny z toru i świateł. W tej chwili stoi sobie tutaj pociąg. On ma na shaderach, będzie miał takie pomarańczowe światło. Oczywiście na shaderach to jest pomarańczowe, ale on jest czerwone, ma światło. A tutaj jest zielone i mrygające. Zmienimy sobie z shaderów, tak żeby to dużo lepiej wyglądało. Jak widać, jest pomarańczowe i zielone. W tej chwili tutaj może pociąg sobie pojechać po prostu. Powoli oczywiście, bo jest mrygające i to można też zmienić ten system. Oj, przepraszam, mikrofon nieco ruszyłem ręką. Tutaj są odpowiednie wyjścia i można tu ustawić, że będzie z tej strony wyjście. To wtedy będzie inaczej się świeciło. A jak właśnie tak jak tutaj też tak samo jest zrobione. Ja tak zrobiłem po prostu, bo tak będzie lepiej, bo wjeżdża tak jakby na jeden tor i jeszcze przejeżdża przez rozjazd. Jak widzicie, tutaj mam zielone też to światło, tak jak już wspomniałem. I ten tor jest skierowany w tym kierunku. Więc jest on jak najbardziej tutaj dobrze zrobiony. Tak samo tutaj. Tutaj niby ten peron, ja tak właśnie będę budować i tutaj mamy tą zwrotnicę. Ja sobie w tej chwili inwentory jeszcze przeczyszczę, bo budowałem tutaj wcześniej różne rzeczy i zaraz znajdziemy tutaj odpowiednie rzeczy i zbudujemy tutaj osobno coś takiego. Mógłbym wam pokazać po części, jak to wygląda tutaj, ale lepiej będzie, jak po prostu zbuduję jeden blok po drugim. Myślę, że tutaj będę wracał, bo dawno nie budowałem tego systemu. Tak naprawdę raz go zbudowałem, więc jeszcze do końca sam nie znam tego systemu. Ale działa. Patrzcie, tutaj zmieniam. Zapali się tutaj. Tutaj czerwone, tu się zapali pomarańczowe. I patrzcie co, szyna też się zmieniła. Więc system z budki maszynisty, znaczy dyspozytora, który wydaje polecenia przejazdu na magistrali na przykład, działają w pełni zautomatyzowane. Znaczy w pełni, no w sensie po prostu, że musi tutaj dyspozytor stać. Więc jest fajnie, to działa po prostu mega super i tam to u mnie będzie właśnie to funkcjonowało i takich dużo, dużo więcej będzie funkcjonowało rzeczy, ale to wymaga też poświęcenia czasu, a czasu nie jest zbytnio dużo, tym bardziej są też inne gry, które bym chciał grać, więc zróbmy sobie dzień. Zbierzmy odpowiednie rzeczy, które będziemy potrzebowali, czyli stone, na pewno światła na początek. Tutaj odpowiednia rzecz do wysyłania, czyli jak się nazywa dokładnie? Tak, transmitter do wysyłania poleceń. Tutaj tak samo do wysyłania, to jest do odbierania poleceń. Znaczy nie, ten jest do odbierania poleceń, a ten jest do wysyłania poleceń. Tak się wydaje przynajmniej. Bo tutaj jest, tak, nie, tu jest, on wysyła polecenie, tak. A ten odbiera, o tak. Dobra. Kolejną sprawą potrzebujemy to taki punkcik, światło i na razie to wszystko. Zróbmy sobie tutaj niewielki znak, że to będzie peron, czyli gdzieś mniej więcej w granicach tutaj, o, może z innego bloku jednak ja bym to zrobił. Tak jak tam zrobiłem, tutaj zrobię po prostu ze złota. Ja tą mapę wam udostępnię. Udostępnię wam ją z moimi konfigami modów. Z tego względu, że właśnie może być ten problem, co tam był. Tutaj, żeby wiedzieć tylko. Zróbmy tak, żeby było równo już z tamtym. Taki niewielki peronik jest, dobra, zrobione. I teraz wykopmy tutaj dołki.
Dołki wykopmy na tyle na razie. Tutaj może być nawet mniej zrobione, bo to nie musi być ten kabel, co ja taki zrobiłem z redstone'a. Zrobiłem bardzo długi, a to nie musi być taki długi. Czy ja tutaj nie za głęboko zrobiłem? Za głęboko zrobiłem. Wiedziałem, że gapę strzelę. Tak zrobimy też z drugiej strony. Na dwa w dół, żeby tutaj, dobra, ja sobie zawsze tak zamieniam, żeby to jakoś lepiej wyglądało, zresztą później to sobie obudujecie inaczej. Tutaj robimy ten, platformę na, wiadomo o co chodzi, musicie też sprawdzić, bo u mnie na przykład nie niszczą się tory, jak zniszczę odpowiedni blok pod torami, więc to jest też plusowe, ale no to różni. Najpierw stawiamy ten kontroler taki do świateł. Tak to nazwijmy, bo jak to się nazywa? Kontroler. Ale dobra. Później sobie walnimy tutaj trochę redstone'a dotąd na przykład. Tutaj tak samo. Tutaj za mało chyba skopałem, tak. Ale już tutaj z tej strony nie będzie potrzebne tak dużo. Zacznijmy budowę świateł. Ja tutaj nie będę wklepywał nazwy. Ja tutaj daję... Wiem, że coś to oznacza. Ale ja daję tutaj prędkość, jaką ma się poruszać pociąg. I podpisuję sobie... Teraz podpiszę sobie B1 na przykład, bo to jest główny tor. Wy możecie inaczej. Wy możecie wiedzieć, co tu piszę. Ja przetłumaczę sobie to, ale później to będzie. A tutaj sobie wpisujemy B2. Zresztą każdy w własnym zakresie. Stawiamy światła. Oczywiście tutaj słupek oznacza, jest do tych świateł, do tych świetnych. To trzeba tutaj też rozkminić sobie, co jest pod co. Tutaj są specjalne pod te. Tutaj są pod światła. Chyba też nie wszystkie. Niektóre są w ogóle z jakimiś tablicami jeszcze. Można się pobawić tam w różne światła tak naprawdę, jak to chce. Jest dużo, dużo dyspozycji. Tutaj kolejny walniemy sobie redstone, ale zanim to wszystko zrobimy, to lecimy w to miejsce i tutaj potrzebujemy wykopać dołek. Taki troszeczkę dłuższy, choć może i to da się skrócić w wersji mniejszej. Semaforem buduje. Dobra, mamy. Dobrze, dobrze. Tutaj dajemy coś takiego. Czyli stone. Teraz ja muszę sobie... Tu jest taki przycisk, kontroler zmiany kierunku jazdy pociągu. Więc go dajemy pod spód. Szukamy takiego, zaraz pokażę, do zmiany zwrotnicy. Właśnie tutaj jest. Więc jego jak najbardziej stawiamy. Można go edytować. Ja tutaj chyba edytowałem go. Tak, w tą stronę, w tą. I tutaj ze strzałkami zrobiłem. Więc on jest tutaj zrobiony. I tutaj dajemy... Sprawdźmy, jak to wygląda tam, żebym się nie strzelił gapy. Bardzo łatwo. Potrzebujemy jeszcze pochodni. I dobra, to już wszystko wiemy. Zaraz jak coś, to najwyżej będziemy się jeszcze trudzić. Bo ja tutaj robiłem troszeczkę inaczej. Trzeba rozszerzyć to, bo zrobiłem nie w tym kierunku. Więc tak, tak, tak. Tu będzie stone, światełko. W tej chwili nam się zmieni na to. Dobra, to nie szkodzi. Zaraz będziemy testowali, czy jest ok. Tutaj i tutaj właśnie nie pamiętam, czy ten transmitter, czy zróbmy najpierw światła.
Transmitter wysyła, więc tutaj stawiamy transmitter, stawiamy na nim blok, weźmiemy sobie go 1001, nazwijmy, postawmy sobie tutaj już tą zwrotnicę, znaczy ten do zmiany biegu, róbmy sobie czerwony kolor, gdzieś tutaj jest do zmiany. Chociaż zrobimy uniwersalny, nazwiemy sobie go B, a nie, tutaj jest, dobra, 55 też, BB nazwijmy sobie. Teraz tutaj odbiornik i odbiornik to był, muszę zobaczyć, bo sam już nie pamiętam, a nie chcę strzelić gapy. Wiecie, tu jest trójeczka, to trójeczka jest, nie tutaj, tu jest trójeczka, tak, więc tutaj robimy odbiornik w tym drugim i nastawiamy go na 1001, tutaj robimy, a nie, dobrze, chyba dobrze robię, to jest takie, takie zawsze jest coś, że zapalmy. Zapalić się zapaliło, co te... To dziwne, to trzeba co, transmitter? Trzeba sobie czasami... 1001 jest. Czemu się nie zapala? O, dobra, teraz zadziałało. Mamy teraz zielone i widać, jeszcze się nie zmieniła tutaj, nie zmieniła się nam tutaj tor, więc tutaj sobie ustawiamy, a jeszcze, co ja tutaj mam, dobra, dobra, to teraz tak, już teraz będę wiedział, transmitter tutaj ustawiamy i ustawiamy go na 1003 ustawimy sobie, tak, może nie, 1010 ustawimy sobie. Wtedy ten transmitter, już jak jest tutaj ustawiony, to musimy tutaj ustawić, żeby on się wysyłał 1010. I nie działa. Czyli prawdopodobnie tutaj 1010. Tak. Tak, prawidłowo. Teraz on się nam tutaj ustawił. A tutaj ustawimy sobie... Już zmieniam. Transmitter tutaj ustawiamy na 1020. I jak nam się zmieni kierunek jazdy, to tamto światło się zapali. Czyli tak, zaraz jeszcze dokładnie to pokażę. Tutaj 1020. I w tej chwili sprawdźmy, czy to nam działa, cały system. Zapaliło się zielone, kierunek jazdy się zmienił. Czyli tak, pierwsze jak zrobimy tutaj, to musimy to połączyć z tym sygnałem tutaj. Na przykład tu stawiamy sobie 1 i tam będzie 1. Później dodajemy tutaj wysyłanie sygnału z tego do bloku numer tego, do bloku numer tego i on się nam, nie, do bloku numer tego, sorry, przepraszam, ale mylę się już, za dużo tego jest, do bloku numer tego i on zmieni nam sygnał, wtedy nam się zapali lampa tutaj, bo nam się wtedy nie paliło, ale nam się zapali, bo sygnał będzie wysyłał się. Tutaj zamiast tego to można tak naprawdę co innego ustawić. Ja zrobiłem taki standardowy, jak kiedyś było jeszcze, bo są też odpowiednie bloki tutaj do stawiania tych różnych bajerów. I wtedy stawiamy tutaj wysyłanie do tego bloku światłowego tutaj. I jak nam już tutaj się naciśnie, to wtedy się wszystko będzie działało pięknie. Jeszcze tutaj wam mogę pokazać z tym redstone'em. Tak zrobimy. Chyba powinno... Tak. Zobaczcie. Nawet jeszcze inaczej tutaj wyskoczyło.
sam już nie wiem, co oznacza ten sygnał z białymi kropkami, ale jest czerwony, to nie. Wyłączmy na chwilę, sprawdźmy z innej strony. Tu jest taki sam. Sprawdźmy ten, tylko musimy sobie zmienić. O, a ten nie działa. A, ja wiem dlaczego nie działa. Teraz będzie działać. No to jeszcze można takiego używać. I wtedy jest tylko zielony świat, komunikat. Ale ten zielony komunikat to jest przeważny na szlakach dobry. Ja tutaj zastosowałem po prostu te. Te są na rozjazdach. Ale to już we własnym zakresie sobie zrobicie. Jeszcze drugą rzecz to pokażę, jak zbudować szlaban, taki fajny nawet szlaban. Jeszcze nie do końca działający, bo nie działa jak pociąg po prostu jedzie i on się załącza. Ale mniej więcej konstrukcja jest bardzo łatwa. Po prostu budujemy ulicę. Ja w Minecrafcie zawsze budowałem na 4-3 bloki. Tutaj jest na 4 zbudowane. Można to zmniejszyć. Po prostu tutaj zrobimy na przykład białą linię, że tędy tylko samochód jeździ. I szlaban się fajnie zamyka. Tutaj coś takiego. On po chwili jeszcze tutaj ma te dźwięki, swoje sygnały. Ja już podjeżdżam tutaj, ale on pika. No to znaczy, że muszę się zatrzymać. I za chwilę powinien się zamykać. To jest takie chwilowe opóźnienie. Po prostu sygnał, wiadomo, działa i ładnie się opuściły, pięknie to wszystko wygląda, fajnie. Sygnał jest bardzo łatwy, po prostu wystarczy. To był test tylko. Tutaj jest ustawiony 100. Jest to wysyłanie. I odbieranie jest tutaj też na 100 ustawione. Rozdziela się do takiego kontrolera. I na górze jest postawione odpowiednie rzeczy. Tak samo jest z drugiej strony, czyli odbieranie sygnału na 100 i kontrolery tutaj odpowiednio działają. Jak teraz wyłączymy budkę, na przykład przypuśćmy, że tutaj budka stoi, to właśnie się otworzy szlaban. Więc tutaj już wam nie będę po prostu budował tego, bo jest to naprawdę łatwe do zbudowania. Myślę, że nie będziecie mieć problemu ze światami, myślę, że też nie będziecie mieć problemu, a jak będziecie mieć problemy, to piszcie. Chociaż ja i tak wam tego save'a już udostępniam. W takiej wersji, jak widzicie, tu jest tego dużo więcej i te systemy będą jeszcze tutaj działały dużo lepiej. Zrobimy taki, że będzie się od razu wjeżdżało i przejeżdżało tam. Ale to wszystko w swoim czasie. Ja tutaj muszę się jeszcze wiele nauczyć, jak wiecie. I tyle. Możemy sobie wsiąść do pociągu i po prostu pojechać. Tylko mamy tutaj odpowiedni sygnał. Szlabanu nie zamknęliśmy, to zamkniemy. Dobra, jedziemy po nasz pociąg. Lecimy po nasz pociąg. Tylko jeszcze trzeba mu kopa dać, czyli węgla. Dajemy mu tutaj węgla dużo, chociaż chyba dużo nie trzeba. I wsiadamy. Dobra. Dajemy sygnał do odjazdu. No i ruszamy. Ruszamy powoli. Jeszcze raz można. Światło nam się świeci, pomarańczowe, mamy nie jechać za szybko, ale jechać w miarę. Nie wiem jaka jest prędkość i to jest minusowe. Jeden gracz widziałem na filmie, takim bugowym, miał pokazane prędkości wagonów i jakichś tam poszczególnych rzeczy. Nie wiem jak u niego to wszystko działało. Chyba, że jakiś klawisz włącza, ja tutaj muszę jeszcze zobaczyć tą modyfikację. I przejeżdżamy tutaj ładnie przez nasz szlaban zamknięty.
Przyspieszmy sobie. Ja szybszymi prędkościami jeszcze nigdy nie jeździłem. Jeśli to w ogóle przyspieszy. Może za mało węgla? No nic. Hamujmy. Hamowanie można tutaj zrobić sobie pod po prostu F. Szybciej wyhamuje nam. I później V naciskamy, żeby wyhamował. Dobra, on może sobie jechać, a ja w tym czasie nie to kliknąłem. A ja w tym czasie z wami się żegnam. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Zapraszam was na kolejne. Pewnie będą już... kolejny będzie z budowania pewnie. Później kolejny jakiś tam poradniczek czy coś. Zobaczymy jak to będzie wszystko. No i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć, siema. Thank you.